Witajcie, dzisiaj taki vlog z hodowli. Pokażę stan hodowli na dzień dzisiejszy. Także aktualności. Wszystkie króliki mieszczą się w tym pomieszczeniu. Jest tu 11 boksów, 11 klatek, a więc w tym jedna wolna, czyli 10 królików w każdej klatce po jednej sztuce. Tutaj mamy puste pomieszczonko. Tutaj mamy dzieciaka którejś tutaj samicy. Zaraz będziemy pokazywać wszystko. Dalej mamy takie trzy piony jakby. I w pierwszej i w drugiej pionie są sami seniorzy. Samiec alfa i wokół niego wszystkie samice, które rodzą. Jest ich pięć. Trzy są moje. Dwie są mojego teścia, gdyż dał mi na przezimowanie. Ale ujadają psy. Ale taki urok życia na wsi. Proszę, kogucik jakiś tam się drze. Tutaj mamy samca. Może dam światło troszeczkę, żeby było lepiej widać. O, samczyk. Nie boi się mnie, jak widać. Jest bardzo oswojony. Jesteśmy ze sobą już półtorej roku albo dłużej. Także on się mnie już nie boi. Tutaj jest samica, od której wszystko się zaczęło. Kupiłem ją wraz z siedmioma młodymi. Zaraz po tym, jak urodził mi się syn, chyba dwa dni później. I od tego wszystko się zaczęło. I wokoło o samicy, o których mówiłem, to są właśnie wszystko jej siostry. Także to tak wygląda. Dokupiłem samca tutaj i działamy. Tu jest kolejna samica. Ona jest taka bardziej dzika, taka bardzo często wydaje takie fajne odgłosy. Denerwuje się ogólnie bardzo szybko. Dalej mamy samiczki, o których mówiłem. Te dwie są mojego teścia, ta i ta. Ta na dole, ładna jest, bardzo ładna. Ona jest taka kolorowa i ona jest taka zgrabna. Taka fajna. Ta też jest bardzo ładna. No i tutaj mamy moją samiczkę. Duża, taka rasa duża, można powiedzieć. Na pewno rodzi największe króliki. Ona sama jest też duża, ale jest chyba jakiś problem w genach z tym samcem. Gdyż pierwszy miod to były króliki bez jednego ucha, bodajże trzy sztuki i bez ogona, co ciekawe. Drugi miod urodziła 16 młodych, 6 od razu padło przez pierwsze 3 dni, a później w przeciągu, że tak powiem, tam kolejnych 3 miesięcy, już po odstawieniu padły kolejne 3 bodajże. Także zobaczymy, damy jeszcze jedną szansę. Niedługo zaczynamy zakacanie. Zobaczymy trzeci miod, jaki będzie. Jeśli będzie coś nie tak, to znaczy, że jest koligacja genów. No i nie mogą się, że tak powiem, ze sobą mnożyć. No i tutaj mamy ostatnie trzy. To już są karmione tak bardziej na mięso, ponieważ tutaj mamy, mieliśmy zimę. Także tu była dieta zupełnie inna niż tutaj. Tutaj było po prostu dawane jedzenie na maksa. Znaczy na maksa. No, po prostu, żeby nabrał królik masy. Także te trzy sztuki to są króliki na mięso. A tutaj mamy stado podstawowe, które rodzi, mnoży i płodzi. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Cóż tu więcej, zapraszam na kolejny odcinek, który poświęcę sensowi mojej hodowli. Powiem, ile na tym zarabiam, jakie mam koszty, czy w ogóle zarabiam. Także serdecznie zapraszam. Dzisiaj dzięki za uwagę. Cześć.